Powiem tak, to będzie skandal na całą Polskę, absolutnie skandal na Polskę. Krótka piłka. Jesteś kibicem reprezentacji Polski, zarobiłeś sobie ciężko pieniądze, albo dostajesz te pieniądze, nie wiem, jesteś dzieckiem, dostajesz te pieniądze od rodziców. Wchodzisz do sklepu legalnie działającego w Polsce, dokładnie w miejscowości Bydgoszcz w Polsce. Chcesz kupić koszulkę reprezentacji Polski, wszystko ok, koszulka ma tak biało-czerwona i masz tutaj po prostu orzełek z przodu, natomiast z tyłu znajduje się półksiężyc z flagi Turcji. Takie właśnie koszulki trafiły do sprzedaży i były swego czasu właśnie dostępne w sklepie, oficjalnie w sklepie legalnym, nie na żadnym bazarku, po prostu w sklepie, ale dzisiaj właśnie o tej aferze tak naprawdę z tymi koszulkami w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Normalnie sytuacja skandaliczna, nie dlatego, że znalazł tam się półksiężyc z flagą Turcji, ja nic nie mam do Turcji, tak? Tylko chodzi tutaj o to, że tak naprawdę na koszulce narodowej znalazły się tutaj symbole, emblematy po prostu innego państwa i to jest tak naprawdę szokujące, zwłaszcza to, że te koszulki trafiły do oficjalnej sprzedaży, do oficjalnego obiegu. To nie są koszulki z jakiegoś bazarku. Ja wam zostawię linka do tego artykułu pod filmem. Absolutnie nieprawdopodobna sytuacja. Jeden z kibiców wybrał się właśnie do sklepu, zauważył całą sytuację, wyciągnął telefon i nagrał to, tak? Koszulka z przodu ma oczywiście orzełek, jest to ten nowy wzór, natomiast z tyłu się znajduje właśnie ten półksiężyc z flagi Turcji. No, niebywała tak naprawdę sprawa. Na dobrą sprawę to nie wiadomo, tak? Czy to jest jakiś po prostu błąd, czy o co chodzi? Przecież to te koszulki produkuje firma Nike, to jest firma profesjonalna, tak? Dlaczego takie koszulki znalazły się w tym sklepie, czy to jest wina może tego sklepu. W każdym razie zostawię wam tego linka do tego artykułu. Wiadomo, że te koszulki są bardzo, bardzo drogie, oryginały, takie wejściówki, które reprezentacja Polski będzie mieć na mundialu, to kosztują ponad 500 zł, 550 zł. Natomiast tutaj koszulki, koszulki właśnie, które są podobne do tych, w których reprezentacja Polski zagra na mundialu, kosztują po 200-300 zł. I kupujecie koszulkę za 200-300 zł, podchodzicie do kasy, płacicie, bo wam się wydaje, że wszystko ok, nagle potem patrzycie, że z tyłu jest tutaj półksiężyc flagi Turcji. No czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No chodzi tutaj oczywiście o jakąś po prostu pomyłkę, tak? Natomiast kto tutaj tak naprawdę zawinił? I dlaczego te koszulki trafiły do sklepu, tak? No to nie są jakieś koszulki z bazaru, gdzie możemy powiedzieć, że to są jakieś podróby czy coś. Tylko są to koszulki, które trafiły oficjalnie do sklepu. No nie bywała tak naprawdę sytuacja. Nie wiem, czy się zdarzyło to w ogóle w historii piłki, tak, w ogóle na świecie były takie przypadki, że się koszulki rwały, że były wykonane z jakiejś kiepskiej jakości, ale jeszcze nie widziałem coś takiego, żeby po prostu z przodu emblematy polskie, z tyłu półksiężyc z flagi Turcji na kołnierzyku, tak. Oczywiście ta firma po prostu robi też koszulki dla reprezentacji Turcji, tak? Natomiast dziwne jest tak naprawdę pomylenie tych dwóch tak naprawdę znaków, tych, tak, czy godła Orła Białego i tutaj półksiężyca z flagi tureckiej. Nawet dla osoby, która produkowała tą koszulkę, czy była przy produkcji, no to jest coś nie tak, tak? No jest różnica, tak można powiedzieć, żeby tu się pomylić, jeżeli jakieś państwo też ma tutaj w godle podobne po prostu elementy, jak na przykład orzeł czy coś, chociaż nie przypominam sobie, żeby było takie państwo. Natomiast dziwne jest tak naprawdę, jakie jest podobieństwo między orłem, a tak naprawdę półksiężycem z flagą Turcji. Tak jak mówię, ja nie mam nic przeciwko Turcji, absolutnie. Chodzi mi tylko o tą pomyłkę, tak, że idziesz do sklepu, kupujesz i tak naprawdę płacisz za produkt, przecież każdy z nas utożsamia się z reprezentacją Polski, patrzysz z tyłu po prostu zupełnie tak naprawdę inny symbol, tak, innego państwa, czy godło innego państwa, więc no jest to dziwna sprawa.
Zarówno by to oburzyła i też mieszkańca po prostu innego kraju, gdyby na przykład, nie wiem, w Niemczech kibic niemiecki poszedłby do sklepu sportowego oficjalnego, nie wiem, w Dreznie czy po prostu w Berlinie i z tyłu koszulki na kołnierzyku byłoby na przykład tutaj godło innego państwa, to też by pewnie oburzyło. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Tak jak mówię, wszystko to miało miejsce w Bydgoszczy, sprawa trafiła także na Wykop, Wykop po prostu sprawił, że to było, stało się to popularne. No niebywała sprawa, aczkolwiek nie mówię, żeby tutaj zaprzestać tak kupowania koszulki, dalej warto kupić koszulkę, ale lepiej po prostu sprawdzić precyzyjnie, zanim kupicie koszulkę, wszystkie emblematy dokładnie, co się znajdują na tej koszulce. Co ciekawe, ja mówiłem, chociaż ja nie wiem, czy to jest podróbka, czy nie, może to jest błąd po prostu podczas produkcji, ale ja już mówiłem kilka miesięcy temu, ostrzegałem po prostu kibiców przed tym, że będą podróbki koszulek, bo koszulki są bardzo drogie, kosztują 550 zł, te oficjalne są jeszcze po prostu koszulki nieoficjalne, też sprzedawane przez sklepy, one kosztują 200-300 zł, troszeczkę są tańsze, ale też są drogie, natomiast mówiłem właśnie, że pojawi się wysyp tak naprawdę tutaj firm, które mogą prezentować, które mogą po prostu prezentować, sprzedawać koszulki, tak, które są niezgodne, albo też mogą się pojawić firmy, które będą oszukiwać, będą sprzedawać bilety, tak, na mundial, gdzie tak naprawdę te bilety można było kupić na oficjalnej stronie. No niebywała sprawa. Zwłaszcza, że to jest produkt bardzo drogi, tak, bardzo drogi, no nie oszukujmy się, mówię, tych wersji koszulek jest kilka, chociaż wszystkie tak samo wyglądają, to one się nie różnią jakby tutaj wizualnie dużo, tylko chodzi po prostu jakby o gramaturę, strukturę koszulki, natomiast no to jest duża, to są duży wydatek dla kibica, 550 zł, tak, ja rozmawiałem z niektórymi kibicami, to niektórzy kibice odkładali sobie pieniądze w skarbonkach gdzieś, tak, trzymali te pieniądze, bo wiedzieli, że wyjdą w tym roku koszulki mundialowe, specjalne, tak, wiemy, że mamy świetną kadrę tutaj Roberta Lewandowskiego i tak dalej, i wielu kibiców chciało sobie kupić po prostu tą koszulkę, żeby mieć pamiątkę, natomiast tutaj taka jest niemiła, tak naprawdę niemiła, tak naprawdę niespodzianka, tak, niemiła niespodzianka. Pewnie te koszulki szybko znikną ze sklepów, ale powiedzcie sami, tak, nawet jeżeli był pomyłka po stronie produkcji, jeżeli to jest przypadkowe, ja nie krytykuję tak od razu kogoś, po prostu nie ganiał, każdemu się znajdzie, zdarzy pomyłka, ale wyobraźcie sobie, że ktoś te koszulki wykładał na półki sklepowe. Czy jak ktoś wykładał na półki sklepowe, domyślam się, że tak, sklep jest w Polsce, w Bydgoszczy. Może się mylę, może po prostu jestem w błędzie, napiszcie w komentarzach. Jeżeli ktoś wykłada ten towar w sklepie, najczęściej to pewnie są studentki czy jakieś młode dziewczyny, wykładają koszulkę, z przodu ewidentny po prostu godło naszego kraju, orzeł na piersi piłkarza, koszulki piłkarza, tak? Duży, wyraźny, nie to co kiedyś jakiś malutki był. Natomiast z tyłu na kołnierzu jest po prostu półksiężyc flagi Turcji. Nawet jeżeli ktoś nie zna się na mapach, na symbolach, godłach, no chyba do tego nie wymagam, ale dużo też przecież Polaków wyjeżdża na wakacje do Turcji, no to chyba powinni zwrócić uwagę, że coś jest nie tak. Nie musisz od razu wiedzieć, że to jest turecki, tak, no, że to jest półksiężyc tutaj z Turcji, natomiast trzeba półksiężyc z flagi Turcji, tylko od razu warto zwrócić uwagę, że coś jest nie tak, tak? Więc te koszulki w ogóle nie powinny być wystawione w sklepie, tak, w sklepie oficjalnym, znaczy w sklepie po prostu normalnie po prostu w sklepie działającym, tak, no bo co innego na jakimś bazarze, tak, jakieś podróbki, tak, to było w latach 90. jakieś po prostu te koszulki, natomiast no to jest koszulka, którą ktoś zapłaci, chce zapłacić potężne pieniądze, kilkaset złotych, no koszulka, która kosztuje 550 zł, a najniższa pensja to jest 1350 zł, to jest prawie połowę tej pensji. Także tak to właśnie wygląda, napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy to jest zwykła pomyłka, czy też po prostu, nie wiem, skończyła się produkcja, jeśli chodzi o koszulki tureckie i stwierdzono, że zmieniamy jakieś tutaj matryce, tak, i dajemy teraz te same koszulki tutaj dla reprezentacji, koszulki dla kibiców w Polsce.
No bo nie bywała, tak naprawdę jeszcze takiego czegoś się nie spotkałem. Kiedyś była afera związana z koszulką, że nie znajdowały się tutaj orzełek, nie było na piersi, tak? Że gdzieś był schowany, albo w ogóle go nie było, albo były za małe rozmiary. Zbigniew Boniek, jak przyszedł, to powiedział wyraźnie, tak, że musi być duży orzełek na piersi i koniec. Natomiast jeszcze takiego czegoś nie było, żeby z przodu symbole Polski, z tyłu półksiężyc, flagi Turcji. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No oby te po prostu koszulki poprawiono, tak, ten błąd, i żeby takie już koszulki kibic nie znalazł. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.